Witam Was, moi kochani, bardzo serdecznie w Gdańsku w kolejnym dniu naszej wyprawy, podróży, wycieczki. Ja wylądowałam w Gdańsk-Śródmieście kolejką SKM i właśnie weszłyśmy forum dookoła, nam się strony pomyliły, ale już widać Stare Miasto, także zapraszam do Gdańska. Dorota tam biegnie. Zobaczcie, już ładnie widać charakterystyczną wieżę kościoła. Będziemy na Stare Miasto. Nie jest ciepło, nie jest zimno, lecz w sam raz. Także myślę, że będzie bardzo fajna wycieczka. Jak zwykle schody. Jak w Casino de Paris. No, pewnie dużo Wam nie pokażę, bo będę się napawać, ale może coś tam zauważę. Mam mural ze zdjęciami, ale robiłam zdjęcia, a myślałam, że jest wyższy. Forum, bo zmierzamy w kierunku TK Maxa, który jest gdzieś tam. Trzeba będzie to obczaić. Nie, tam jest TK Maxa, bo tak jak szliśmy schodami. Tam. No, damy radę. Nie, ja już wszystko wiem. Idziemy, bo ja wszystko wiem. No i widoki mamy takie. Mała chmurka, dopiero było duże słońce. I rzeczka. Dalej mogę filmować podobno. I tu jesteśmy przy tych, dużych lwach. Tam są. I zmierzamy. Hajem i po lewo będzie TK Maxx. Już wszystko wiem. Dobra, miasto. Nie wygląda. Idziemy szukać gruzińskich knajp. No, od razu długa, dokładnie. Idziemy popatrzeć, co są. Mama mi kazała te bursztyny kupić. Zobaczcie te tłumy i tłoki. Pół kawiarni wolnych. Jest gdzie przejść. Tutaj kawałek wycieczki, o trochę zagraciło. Ale po prostu nie ma ludzi. Jest cudownie. Tak, tutaj jest 3 minuty na Stare Miasto. Dokładnie tak. A ja szukam gofrów. Bo trzeba zjeść śniadanie na słodko. I było, nie było. Dochodzimy do Neptuna. Proszę bardzo. Tutaj moglibyśmy usiąść? Kafi. Jak sobie przyjdziemy, nie? Dobra. I szukamy miejsca na kawę. Słuchajcie, są desery. Sernik, szarlotka, ciasto jest, rurka z bitą śmietaną. O, tu mi się chyba spodoba. Tu mamy rurki z bitą śmietaną. I gofry. O, jakie piękne. No. No i na Ludowo. Proszę bardzo, Cepeliada. Gość doma, Bóg doma. Widziałeś? Tak, gość doma, Bóg doma. O, fajne są te kosmetyczki. Łowickie. Idę dalej. Napatrzeć. O, serwis jaki ładny. I Bolesławiec. Bolesławiec i zawsze o niej. Tak, zawsze. Dobra, zobaczcie. Neptuna mamy. Mamy pana. Spokojnie, chilloutowo. I tak jak mówiłam, w każdym porządnym mieście musi być ścianka z rysunkami. Dorota też nagrywa, że pustki w Gdańsku. No naprawdę, aż miło i przyjemnie. Thank you.
Patrzcie, piracki statek, Mołtawka, chyba dobrze mówię, bo tak ten, że geografia. Ale ludu nie ma, milusińsko. No i już tutaj domy też zrobione, zacnie. O. A my idziemy pod żuraw. Tam. Zobaczcie, jaka rewelacja. Można zrobić zdjęcie bez ludzi. Z tyłu mamy pirata i żuraw krański. Poczekajcie, żeby nie zabiła. Turystów. Turystów, co by nie zabić. A, mało, ale zawsze. No i można iść na golfa, zjeść można i usiąść, jest gdzie i super. Ostrość, ostrość. Mamy to. Pirackie statki zawsze na proksie. Juhu. Słuchajcie, znalazłam jakieś antropomorficzne rzeźby z szeregu granitoidu. Z pogranicza Gałdowa i Jędrychowa, powiat Iławski. Baba Pruska pochodzi z terenów zamieszkane w okresie wczesno-średniowiecznym przez ludność kultury staropruskiej. Proszę bardzo, pruskie baby. To jest pruska baba. Tu mamy. Figura z szarego. No to jest to samo. To po prostu pruskie baby są tu. No taka ciekawostka. Przed żurawiem, jakby ktoś szukał. Tak to. No, nowy mostek jest. Zobaczcie, tu mamy jeden. Tam. Tutaj my stoimy przy drugim i super. 2 metry może przepływać, spoko. A tam. Kiedyś to się tam daleko szło, się czek nalatał, żeby coś zobaczyć, a teraz wszystko ułatwione, superaście. No i oczywiście żuraw, żuraw. Idziemy nowym mostem. I widok z mostu, o proszę bardzo, to jest dopiero. Tu sobie można piękne zdjęcie zrobić, zaraz będziemy czynić. I tam. Sama głębia. No słuchajcie, z tym mostkiem naprawdę zrobili dobrze, można sobie porobić piękne zdjęcia jak na pocztówce. Drugą stronę mamy taką, tu mamy to nowe miacho, a tu mamy stare. Super. Kamienne uliczki, bez neonów i latarń. Tam, gdzie życie jest proste, tam, gdzie jest, po co wracać? Co ja tam? Super. Tak, dobrze by było. Podajcie kod Wiśnia, Wiśnia, Ty Wiśnią. To będzie kod na wynajem apartamentów. Minus 10% zniżki. Tja. Jakbyście nie widzieli wiśni w zaczarowanym ogrodzie, to właśnie macie szansę zobaczyć. I zawał. Proszę bardzo, jak ładnie. Super zrobili. I proszę bardzo, wąska uliczka pełna bursztynowego szlaku. Thank you.
Śpi? Czekamy na śniadaniu na gofrach. Hello. Tuż przy długiej. Tu Neptunie prawie, że... Zaraz się zrobi świecka tradycja. Trafiamy do przymkalni. No i bierzemy sobie ochachuri, czyli smażone mięso wieprzowe z ziemniakami i papryką w sosie czosnkowym oraz lemoniadę gruzińską, gruszkową tym razem. Pewnie jeszcze coś domówimy, ponieważ o, te czynkali może trzeba było spróbować kiedyś. Zobaczymy. Nabijamy się, pokaż widzom. Nabijamy się. Filtra, ale chciałam, powiedzieć, że gruzińska lemoniada zrobiła mi dzień, przepyszna gruszkowa. Powiedzcie, dajcie znać, gdzie można kupić. No i kochani, przyszło nasze danie. Dorota tutaj. No właśnie, mamy te zapiekane ziemniaczki z tą wołowinką. Pychotka.